Jeżeli więc Bóg był pobłażliwy dla czasów niewiedzy, obecnie nakazuje wszędzie wszystkim ludziom, aby się upamiętali. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, werset 30. Nawrócenie, uznanie się, upamiętanie. Nawrócić się z czego? Ze złych dróg, z grzechów. Takie rzeczy jak kłamstwo, o czym mówi Objawienie 21:8, kradzież, pierwszy list do Koryntian 6:10, pożądliwość, Kolosan 3:5, cudzołóstwo, pierwszy list do Koryntian 6 rozdział 9 werset, Objawienie 21:8, chciwość, pijaństwo, obelgi, podły język, pierwszy list do Koryntian 6:10 i tak dalej. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, o czym mówi nam Rzymian 3 rozdział 23 werset. Dotyczy to ciebie i mnie. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Dlaczego jednak pokuta jest konieczna? Ponieważ Bóg ustanowił dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwości przez męża, którego na to przeznaczył, dając wszystkim tego dowód przez wskrzeszenie go z martwych, o czym mówią Dzieje Apostolskie 17:31. Pokutuj, ponieważ nadchodzi dzień sądu nad całą ziemią, a Bóg wyznaczył Jezusa Chrystusa na sędziego. Uznajcie się i wierzcie Ewangelii, o czym mówi nam Marka 1:15. Uciekaj przed nadchodzącym gniewem, ponieważ tak mówi Łukasza 3:7. Gniew Boży jawny jest z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzkiej, o czym mówi Rzymian 1:18. Jeśli się nie uznacie, wszyscy także zginiecie, mówi Ewangelia Łukasza 13:3. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, bo tak mówi 2 Koryntian 5:20. Biblia jasno mówi, że po śmierci nie ma końca. Ludzie raz umrzeć muszą, a potem sąd będzie, bo tak mówi Hebrajczyków 9:27. Czeka cię sąd za wszystkie grzechy, które popełniłeś, a sędzią będzie Jezus Chrystus. Wtedy będzie już za późno na pokutę i pojednanie z Bogiem. Będzie to godzina potępienia i wiecznej kary dla każdego, kto trafi na sąd. Teraz dzień zbawienia. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Pan Jezus Chrystus wziął na siebie na krzyżu ten wyrok, na który zasłużyłeś z powodu swoich grzechów i poniósł Boży sąd i gniew w twoim miejscu. Więc twoje grzechy wszystkie już są jak najbardziej zabrane na Pana Jezusa i umieszczone na Pana Jezusa. Pan Jezus stał się grzechem za ciebie, więc Pan Jezus wziął na siebie na krzyżu ten wyrok, na który zasłużyłeś z powodu twoich grzechów i poniósł Boży wyrok. Boży wyrok i gniew w twoim miejscu. Dlatego zawołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Bo tak mówi Ewangelia Mateusza 27:46. Psalm 22, werset 1 również zawiera te słowa. I zanim oddał swojego ducha w ręce Ojca, powiedział: wykonało się, tetelestai, wykonało się, zapłacone w pełni. Ewangelia Jana 19:30. To skończone dzieło będzie dla ciebie ważne wtedy, gdy przed Bogiem uznasz się za grzesznika, uwierzywszy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zapłacić dług za twoje grzechy. Wtedy będziesz bezpieczny od nadchodzącego wyroku. Nie czekaj do jutra, aby to zrobić. Uwierz i miej życie. Bądź pojednany z Bogiem, zanim będzie za późno. Tylko przez uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi możesz oddalić od siebie należny ci gniew Boży, bo w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.